Witam Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie. Moim i Państwa gościem jest pan dr Miał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej, a tematem naszego dzisiejszego odcinka jest psychogeriatria. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Szczęść Boże. Panie doktorze, to czym jest w ogóle psychogeriatria? To jest zlepek dwóch słów oczywiście. Psychiatria i geriatria. A więc będziemy się zajmowali dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, zagadnieniami dotyczącymi Zaburzeń psychiatrycznych u osób starszych. Chciałbym powiedzieć, że tych zaburzeń jest wiele, a psychiatrów mało. I od tego trzeba zacząć, chyba. Tak naprawdę polskim geriatrą jest lekarz rodzinny, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czyli ten lekarz, do którego zwykle zgłasza się z tymi problemami, zarówno pacjent, jak i rodzina pacjenta tak? rodzina, opiekunowie pacjenta. Kolegów geriatrów w Polsce mamy ponad 500, ale pracujących w oddziałach raptem ponad 300. Na południu Polski, w Małopolsce jest troszkę takich oddziałów, na Śląsku jest trochę takich oddziałów, ale generalnie oddziałów zajmujących się szeroko pojętymi problemami geriatrycznymi nie ma. To są oddziały czy pacjenci, którzy. Do tych oddziałów trafiają to oddziały wewnętrzne, oddziały neurologiczne, oddziały reumatologiczne, gdzie wszędzie te aspekty dotyczące psychiatrii muszą być uwzględnione w leczeniu jakiejś dodatkowej, oczywiście, jednostki chorobowej. Będziemy się zajmowali dzisiaj, powiemy sobie na dobrą sprawę o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jest otępienie, czyli demencja największy problem, jeśli chodzi o. O naszych seniorów, o naszych staruszków. Drugi problem to jest depresja równie ważny, równie niebezpieczny, równie poważny. No i trzeci problem to jest, to jest delirium to jest majaczenie. To są sytuacje, może już rzadziej spotykane, ale mające swoją aktywność bardzo spektakularne. I na te rzeczy musimy zwrócić uwagę. To panie doktorze, to jak wygląda to otępienie? Otępienie generalnie zaczyna się zwykle bardzo niewinnie. Zaczynają się zaburzenia dotyczące pamięci świeżej, a osoby starsze zaczynają pamiętać coraz bardziej, a w końcu prawie tylko to wszystko, co się działo za czasów ich dzieciństwa, młodości, MCI to się nazywa. Mild Cognitive Impairment, czyli to są zaburzenia wczesne, czyli zaburzenia pamięci, e, pamięci wczesnej. Natomiast pamięć dawna jest pozostaje zupełnie na dobrym poziomie. Zaczynają się wspomnienia z y, lat ubiegłych, ale i to Wszystkich ale to nas to dotyczy. jest naturalne, wydaje się jest. nam, że dziadkowie zawsze opowiadają nam historie z przeszłości. To tak, ale, ale rozumiem, że teraz już. Tylko z przeszłości, prawda? Tylko z przeszłości. W ogóle są niezainteresowani tym, co się dzieje teraz, tu i teraz, wokół nich także. I to, to jest oczywiście dopiero początek. To otępienie, ta demencja ma swoje charakterystyczne cechy w zależności od tego, jak, jak jest stan ogólny tej osoby, na co choruje, czy choruje na, na choroby układu krążenia, czy na zaburzenia metaboliczne, czy przeszła, czy nie przeszła udar, czy miała kiedyś w przeszłości jakieś zaburzenia psychiczne, no a może jest to demencja odwracalna na przykład. A zatem rzecz, która no też, też musimy uwzględnić w diagnostyce, w leczeniu, dlatego, bo czasem zdarzają się jakieś zaburzenia, przy których ta starsza osoba, czy osoba jeszcze aktywna, czy osoba już leżąca, no, ma takie zaburzenia. Jakie to są przykłady? Na przykład, jeżeli ktoś ma duże odwodnienie, albo jakieś objawy niedotlenienia, Ośrodkowego układu nerwowego z tych czy z innych względów, na przykład z powodu anemii, albo jest odwodniony, albo ma niewydolność krążeniowo-oddechową, albo ma jakieś zaburzenia neurologiczne, to ten stan demencyjny może być stanem odwróconym czyli możemy temu zapobiec poprzez leczenie tej choroby podstawowej na przykład leczenie tego odwodnienia prawda? odpowiednie nawodnienie czy dożywienie tego pacjenta. Ale Mówimy o sta sta takiej demencji, która trwa dłużej. I taka demencja, która trwa dłużej, dzieli się generalnie na następujące typy. To jest demencja typu Alzheimerowskiego albo w ogóle choroba Alzheimera. To jest 60-70%, czyli najwięcej demencji to jest demencja typu Alzheimerowskiego. Tak. Drugi rodzaj demencji to jest demencja pochodzenia naczyniowego, i to jest 10-20%. To są zmiany o charakterze no, zaburzeń, takich jak zmiany połudarowe, zmiany, które wynikają z miażdżycy tętnic mózgowych, przewlekłe zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym na tle niedotlenienia, na tle zmian naczyniowych, na tle głównie miażdżycy. Głównie miażdżycy. Trzecia sprawa to są zaburzenia rzadziej występujące w 5-10%, na przykład demencja towarzysząca chorobie Parkinsona, tak zwana demencja skroniowo-potyliczna, demencja związana z tak zwanymi ciałkami lewiego. To, jest, to są rzadkie przypadki już demencji. I czwarty już w zasadzie rodzaj demencji to jest taki miks tego wszystkiego. Najczęściej jest to miks e, tej demencji pochodzenia alzheimerowskiego z demencją naczyniową i to jest, to jak gdyby jest naj, 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 najczęstsze. Panie doktorze, a co to jest skala MMSE? To jest bardzo ważna skala, która, Mini Mental State Examination, skala Folsteina, to jest skala, dzięki której oceniamy Zaawansowanie procesu otępiennego. My mówimy o tych skalach, które są narzędziami lekarskimi w naszym programie, dlatego, żebyście się Państwo do tych skal, karteczek, różnego rodzaju przyzwyczaili. Otóż na wizytę z osobą, która ma demencję, powinni przychodzić jej stali opiekunowie. To jest niezwykle ważne. Czyli te osoby, które są na najczęściej dzień. na co dzień. Prawda, które codziennie się taką osobą starszą opiekują, które z nią przebywają, mieszkają, którzy najwięcej mogą nam o tych wszystkich sprawach powiedzieć. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia leczenia, ale także z punktu widzenia diagnostyki. Takie osoby siada, siadają przede mną. Ja taką skalę wyciągam z biurka, jest ona w formie papierowej, i próbujemy wspólnie, jak gdyby z moją pomocą, ten pacjent, który ma zespół otępienny, czy podejrzewamy zespół otępienny, dlatego, bo przestał już pewne rzeczy pamiętać, nawet nie pamięta, czasem nie rozpoznaje bliskich osób, nie pamięta pewnych wydarzeń, które są z jego niedalekiej przeszłości, stracił zainteresowanie, napęd do życia, także nie interesuje go nic poza jego własną osobą i bardzo, bardzo, jak gdyby, kurczą się te jego myśli, prawda? Ta, ta osoba po prostu ma o, ogromne złożenie dotyczące procesu myślowego. W takiej sytuacji wyciągamy te liczne karteczki i próbujemy na tej skali Holsteina, w skali MMSE, stworzyć taki model, gdzie pacjent pewne rzeczy powtarza, pewne rzeczy rysuje i jest określona punktacja. Jeżeli ta punktacja jest poniżej 24 punktów, to możemy z całą pewnością powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z demencją. Oczywiście, musimy to zdiagnozować, musimy to sprawdzić także inaczej, musimy zobaczyć, czy nie ma jakichś odwracalnych przyczyn ten, tej demencji, o których mówiliśmy, typu właśnie to wspomniane odwodnienie, czy hipoglikemia, czy jakieś zaburzenia kardiologiczne, czy neurologiczne. Ale jak już to ustalimy, ustalimy, to możemy wtedy spróbować zrobić badania obrazowe, badania ośrodkowego układu nerwowego, bo musimy wiedzieć, co w tej głowie się znajduje tak naprawdę, prawda? Musimy zrobić EEG, tomografię komputerową czy rezonans elektromagnetyczny i na tej podstawie zobaczyć, czy nie ma na przykład guza mózgu czy nie ma jakichś zmian pourazowych w postaci krwiaków bardzo często są upadki w tym wieku prawda także upadki które skutkują jakimiś obrażeniami czy głowy. tak tak później neurologicznymi więc to jest bardzo bardzo szeroka diagnostyka neurologiczna psychiatryczna psychologiczna ale w końcu do tej skali MMSE dochodzimy no i ta skala jest bardzo bardzo przydatna w tej ocenie no to jak możemy to leczyć? Są metody i niefarmakologiczne, i farmakologiczne. Musimy się skupić oczywiście na tych pacjentach, ale pamiętać o tym, że musimy edukować i bardzo wspomagać opiekunów. To jest niezwykle ważne. To są ludzie święci, ludzie, którzy całe życie poświęcają osobom starszym. I to nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, to przede wszystkim rodziny. To przede wszystkim rodziny, bo pracownik ochrony zdrowia, czy pracownik, jeżeli nawet ta osoba jest w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy w innych formach instytucjonalnego wspomagania tego typu osoby, to przede wszystkim korzysta na początku, a czasem i co przez całe życie, z opieki domowników, z opieki najbliższych, z opieki żony, męża, córki, syna. Czy jakiejś dalszej rodziny, albo przypadkowych czasem osób. Dlatego też tutaj wielki apel o pomoc, o rozejrzenie się dookoła, czy wokół nas nie są osoby samotne, które mają takie zespoły cechy demencyjne. To wsparcie powinno mieć konkretne swoje wymiary, bo to nie chodzi o to tylko, żebyśmy dali ducha i modlitwę. To jest bardzo ważne, to jest najważniejsze i od tego trzeba zacząć. Ale ważne jest wspomaganie także finansowe. To jest ważne, żebyśmy potrafili zrobić takiej osobie zakupy, posprzątali, pomogli w codziennym życiu, czy nawet z nią zamieszkali, żeby na co dzień można było się taką osobą opiekować. To są metody, które, do, do których potrzebny jest i psycholog, i psychiatra, i lekarz rodzinny, czasem dietetyk. Oczywiście nie zawsze i nie, nie, nie wszędzie możemy sobie na takie, taki, taki luksus pozwolić, żeby. Wszystkich do, te, do tego wszystkiego zaangażować. I bardzo często to spoczywa na właśnie lekarzu rodzinnym, czy na opiece psychologa, czy psychiatry. Jeśli chodzi o te metody, one są bardzo ważne, bo one bardzo pomagają i ta osoba czuje się pewnie, czuje się zdecydowanie lepiej, jest odpowiednio odżywiona, nakarmiona. Jest, są podane leki, wszystkie słyszę, leki, to prawda? To, 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 jest, to jest cały zespół, to jest całe życie, prawda? I to jest niezwykle ważne. To tutaj nie zastąpi tego żadna jakaś złota i cudowna pigułka. Ale jak już mówimy o tych pigułkach, to trzeba powiedzieć, że są takie leki. To są inhibitory n oraz memantyna. Takie dwie grupy duże leków. Jeśli chodzi o te drugie, Leki o memantynę, to ona jest MMDA, to są inhibitory MMDA, inhibitory bardzo skomplikowane działające na układ mózgowy. Natomiast jeśli chodzi o te pierwsze leki, to, jest, to, to też je grupujemy na takie trzy zasadnicze leki, których nazwy międzynarodowe mogę wymienić i które pewnie się kojarzą Państwu też z lekami, które, które biorą osoby z Państwa otoczenia, to jest donepezyl, rywastygmina i galantamina. To są trzy takie podstawowe leki. W określony sposób się to dawkuje, w określony sposób zwiększając te dawki. Też proszę zwrócić uwagę na to, żeby współpracować z lekarzem i rzeczywiście w określonych odstępach, najczęściej czterotygodniowych, ale czasem w odstępach tygodniowych, zmieniać dawkę tego leku. To jest bardzo ważne. Efekt powinien być widoczny po trzech miesiącach. Jeżeli tego efektu nie ma po trzech miesiącach, to znaczy, że sytuacja jest już bardzo, bardzo skomplikowana i wtedy trzeba, bezwzględnie już trzeba, wymaga to konsultacji i oceny psychiatrycznej. Gdzie możemy szukać właśnie takich oddziałów psychogariatrii? Czy w ogóle geriatrycznych, bo nie zawsze w naszych miejscowościach one są dostępne. Taką rzecz najczęściej wie lekarz, lekarz rodziny, jeśli chodzi o oddziały, to przede wszystkim oddziały wewnętrzne zajmują się tym wszystkim. I rzeczywiście tutaj można od razu bardzo płynnie przejść do naszego trzeciego tematu, pomijając na chwilę depresję, mianowicie do delirium, czyli majaczenia. Bo to jest też bardzo, bardzo ważne. My otępienie powinniśmy leczyć w warunkach domowych. Bo w momencie, kiedy my tego chorego położymy do szpitala... To już gdzie... w ogóle biedny nie wie, co no się właśnie, dzieje. No właśnie, nie wie, co się dzieje. I to jest majaczenie. To jest właśnie to delirium, o którym mówimy. To jest majaczenie. To jest sytuacja, w której ten chory się zupełnie gubi. On nie wie, gdzie jest. On jest w otoczeniu zupełnie mu obcym. obcym prawda? On zupełnie nie rozpoznaje tego otoczenia. On nie wie, co się dzieje. Jest taka skala chodkinna która pomierzy i pokazuje, jak ten chory jest zagubiony w tej nowej sytuacji. Dlatego oczywiście, ta nowa sytuacja, to majaczenie powoduje szereg zespołów psychoorganicznych, urojenia, urojenia prześladowcze, nihilistyczne, o mamy, o mamy słuchowe, o mamy wzrokowe. Proszę zauważyć, że osoba starsza, bardzo często, 80-paroletnia, a to dotyczy takich osób 85 plus, 90 lat, ale czasem 75 plus, zupełnie gubi się w warunkach szpitalnych, prawda? Stopień tego zagubienia jest ogromny i y, y, mówi rzeczy, których nie ma, widzi rzeczy, których nie ma, a więc są różnego rodzaju urojenia, są różnego rodzaju omamy, są, jest lęk, jest y, przerażenie, jest próba ucieczki z tego szpitala. Bardzo niebezpieczne zjawiska, bardzo źle zresztą rokujące w gariacji to jest syndrom tego, że zbliża się nieszczęście. To też może być proces odwracalny. On może wynikać z braku opieki właściwej w tym szpitalu. O co zresztą trudno, trudno nie jest, dlatego bo no niestety jedna pani pielęgniarka, jedna pani salowa, jeden lekarz jest na bardzo dużą liczbę chorych i nie jest w stanie. Dobrze zaopiekować Dobrze się zaopiekować taką osobą, się przy, przy której tak naprawdę trzeba posiedzieć, tak. porozmawiać chociaż Tu wielka rola rodziny. Ale starajmy się nie zostawiać tych pacjentów w szpitalach. To jest niestety, niestety bardzo ważne. No i w razie czego musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stosować, czy nie stosować farmakoterapię. Ale takie leki jak haloperidol, jak lorazepam... E no, są stosowane i to w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zespołem z zwiększonym napędem, czy, czy, czy należy wręcz przeciwnie, tego chorego uspokajać. No i trzecia sprawa, o której tutaj mówiliśmy, to jest właśnie depresja. 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 To dotyczy też bardzo wielu y, pacjentów. Jest też określona skala DSM-4, a w zasadzie taka skala GDS-15-punktowa, która według tych kryteriów DSM-4 też musimy przeprowadzić. Depresja to oczywiście zmniejszony nastrój, zmniejszony napęd i obniżone wyraźnie emocje. Taki chory jest szczególnie trudnym pacjentem. Bo oczywiście depresja może być chorobą samą w sobie, chorobą i zespołem psychiatrycznym. Może być to jako pojedyncze zjawisko, jako depresja, może być jako choroba dwubiegunowa, afektywna, dwubiegunowa, czyli polegająca na tym, że raz mamy zwiększony napęd, a drugi raz mamy depresję. Prawda? To choroba dwubiegunowa to jak gdyby dwa bieguny zupełnie innych. I zupełnie inne, niepodobne Emocje. do siebie emocji, prawda? Dlatego taka nazwa. Może być jednobiegunowa, że ktoś ma depresję, ale może być depresja, która wynika z jakiejś sytuacji: śmierci współmałżonka, rozstania z dziećmi, utraty pracy. Depresja dotyczy bardzo wielu osób i nie jest domeną tylko geriatrii. Dotyczy bardzo młode osoby, prawda? Zarówno w postaci jedno-, jak i dwubiegunowej. Może być także w postaci reaktywnej po ciężkich jakichś przeżyciach życiowych. Natomiast depresja musi być też oczywiście uwarunkowana bardzo, bardzo wieloma A czy można rzeczami. się nabawić, przepraszam, że Przewam, depresji przez właśnie stosowanie różnych leków farmakologicznych, takie jak już mamy osobę starszą? Tak, można. Na przykład leki, które są zupełnie niewinne, leki kardiologiczne, na przykład beta-blokery, Stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, blokery kanału wapniowego, tak samo przy nadciśnieniu chorobie niedokrwiennej serca, leki przeciwhistaminowe, opiaty, steroidy anaboliczne, szereg innych substancji. Więc bardzo często tego typu leki dają objawy, czy zwiększają objawy depresji i lekarz widząc pacjenta, u którego podejrzewa depresję, musi wykluczyć wszystkie te czynniki egzogenne, prawda? Jeżeli mamy natomiast do czynienia z depresją endogenną, to ona przede wszystkim wymaga wsparcia psych psychiatry, psychologa i bardzo często też oczywiście pomocy, czy wsparcia, czy leczenia przez lekarza rodzinnego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za wytłumaczenie nam, na czym polega psychogeriatria i czym to tak naprawdę jest dla nas, dla osób starszych, dla naszych bliskich. Dziękujemy również i Państwu, i zapraszamy na kolejny odcinek poradnika medycznego na zdrowie już za tydzień o godzinie 16.10 z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.